Dobry wieczór, widzowie. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym rozdziale Mrocznych Legend Historii. Ja znajduję się w niesamowitym miejscu. Jest to dawny kompleks folwarczno-młyński Amerykan, potocznie znany jako Folwark Amerykan. A to miejsce będę badał razem z grupą Mroczni Podróżnicy Seweryn i Agnieszka. Dobry wieczór. Już z tego miejsca bardzo serdecznie zapraszam do nich na kanał, na ich perspektywę. A my nie możemy doczekać się, kiedy zaczniemy badać to miejsce, dlatego nie przedłużamy i zapraszamy was ze sobą. Chodźcie z nami. Okej, widzowie, tam w folwarku swoją sesję zaczyna grupa Mroczni Podróżnicy. Nie będziemy im przeszkadzać. My udamy się do budynku numer 3. Całe to miejsce, jak wiecie, jest areną, było areną wielu wydarzeń historycznych, burzliwych dziejów. Wszędzie tutaj może być jakaś energia. Zobaczmy zatem tutaj na tej drodze. Czy jest tutaj ktoś z nami teraz? Czy jest tu ze mną jakaś dusza, która chciałaby się skontaktować? Dobrze, przejdźmy sobie zatem drogą pod ten trzeci budynek. Dusze i byty, które krążą nadal w tym miejscu, proszę, skontaktujcie się ze mną, podejdźcie do mnie. Tutaj dochodzimy do tego trzeciego budynku. Te dwa bliźniacze młyny zostawiliśmy za sobą, a my skupimy się na sesji tutaj. Czy jest tutaj ze mną jakaś dusza, która jeszcze być może przemierza te ruiny tego pięknego kompleksu? Zobacz, mam w ręku takie urządzenie z zieloną lampką. Jeżeli się do niego zbliżysz, ono pokaże mi, że jesteś tu ze mną. Czy jest tutaj ktoś, kto chciałby się skontaktować? Ja mam na imię Łukasz, przychodzę w pokoju. Nie mam zamiaru cię skrzywdzić, chciałbym tylko nawiązać kontakt. Ani ja, ani moje urządzenia nie zrobimy ci krzywdy. Przemierzasz dalej ruiny tego folwarku? Śmiało możesz zbliżyć się do tego urządzenia. Ono
pokaże mi, że jesteś tutaj. Nie zrobi ci krzywdy. Możesz wydać jakiś hałas? Jak widzicie, na razie na K2 totalna cisza, ale spróbujemy wejść w głąb tutaj tego budynku i spróbować nawiązać kontakt. Być może energia, która tutaj przebywa, musi się z nami oswoić. Czy ktokolwiek mnie słyszy tutaj? Proszę, zbliż się, nie obawiaj się mnie. Czy jest tutaj ktoś, kto chciałby nawiązać kontakt? Okej, okay. Na razie cisza. No cóż, spróbujmy zatem sesji z SB7. Przepraszam, nie z SB7, tylko z SB autorstwa Jacka, Pasja Eksploracja, którego serdecznie pozdrawiam. Czy jest teraz tutaj ktoś ze mną? Czy w ruinach tego folwarku nadal błąkają się jakieś dusze? Czy ktokolwiek mnie słyszy? Czy jest tutaj jakaś dusza, która chciałaby się skontaktować? Przebywasz nadal w tych ruinach? Tutaj się bardzo dużo działo. Czy jest jakaś dusza, która mnie słyszy? Czy jest tutaj ktoś, kto chciałby nawiązać ze mną kontakt? Słyszę cię. Poruszasz się w cieniu. Nie mogę cię zobaczyć, ale słyszę twoje kroki. Proszę, podejdź i porozmawiaj ze mną. O! Mężczyzna... Jesteś związany z tym miejscem?
Proszę wszystkie byty i dusze, które błąkają się tutaj przy tych ruinach, wśród tych drzew, po tych polach. Nie obawiajcie się mnie, podejdźcie i przemówcie tu przez to urządzenie. Ono nie zrobi wam krzywdy, ono tylko mi pokaże, że jesteście tutaj. Pomoże wam przekazać wiadomość dla mnie. Czy jest tutaj jakaś dusza, która mnie słyszy? Proszę podejść i przemów przez to urządzenie. Ja mam na imię Łukasz, przychodzę w pokoju, nie mam zamiaru zrobić ci krzywdy. Chciałbym tylko nawiązać kontakt z ewentualnymi duszami, które jeszcze krążą w tym miejscu. Dlatego powtarzam, czy jest ktoś, kto chciałby się ze mną skontaktować? Nie obawiaj się mnie, podejdź i porozmawiaj. Ja mam na imię Łukasz, podejdź i powiedz, jak ty masz, porozmawiajmy. Jak sami widzicie, praktycznie nie ma kontaktu przez SB. Być może te dusze nie chcą się kontaktować, są nieufne. Spróbujmy zatem zobaczyć, czy są tutaj. Dlatego teraz wykonamy kilka sesji z wykorzystaniem urządzeń i być może one nam dadzą pytanie, czy w ruinach tego pięknego folwarku ktoś z nami jest. I tak, kochani, jesteśmy już przy pierwszym z tych bliźniaczych dawnych młynów, budynków. Tam jest, widzę, fajne zejście do piwnicy. To tam zostawilibyśmy może siatkę laserową, a my pójdziemy sobie tam i popróbujemy poprowokować. Ok, jesteśmy w środku. Zobaczcie, jaki to ma klimat. Tutaj spróbujemy użyć urządzeń i sprowokować do aktywności ewentualne byty, energie, które jeszcze tutaj przebywają. Zobaczcie, macie tutaj ustawione takie urządzenia. To są urządzenia, które pokażą mi, że jesteście tutaj ze mną. Nie musicie się obawiać, one nie zrobią wam krzywdy. To urządzenie z zieloną lampką zapaloną, ono
pokaże, że jesteś. Zapali się więcej lampek. Tą piłeczkę po środku trzeba dotknąć, żeby ją uruchomić. Ona wtedy będzie się mieniła takimi różnorakimi kolorami. Natomiast urządzenie z anteną to jest urządzenie, które gdy się zbliżysz, też wyda dźwięk i zapali się lampka. Ja jestem w odległości od tych sprzętów, żeby Cię ośmielić do kontaktu. Wzywam wszystkie dusze i byty, które przemierzają szlak tego dawnego folwarku, które być może kryją się jeszcze w jego ruinach, albo są jakoś związane z tą okolicą, proszę, podejdźcie, pokażcie, że jesteście. Ja mam na imię Łukasz, przychodzę w pokoju. Ani ja, ani urządzenia, które mam, nie zrobią wam krzywdy. Czy możesz podejść i pokazać, że jesteś tutaj? Czy możesz wpłynąć na którekolwiek z tych urządzeń? Słyszę dziwne odgłosy wokół siebie, wokół tych ruin. Wydaje mi się, że jesteście wokół, tylko z jakiegoś powodu nie chcecie się tutaj skontaktować. Proszę, podejdź. Pokaż, że jesteś. Byłeś pracownikiem tego młyna, folwarku? Zginąłeś tutaj, w tym miejscu? O, delikatne skoki są. Zginąłeś tutaj. To dlatego jesteś dalej tutaj, związany z tym miejscem? Zobacz, widzisz? To jest proste, wystarczy się zbliżyć do urządzenia. Znowu delikatny skok. Czy możemy się tak umówić, że jeżeli odpowiedź będzie twierdząca, czyli na tak, to będziesz się zbliżał? Zginąłeś tutaj. Co to za dziwne dźwięki?
Czy jesteś tutaj, bo chcesz tutaj być? Czy jesteś jednym z żołnierzy, którzy tutaj walczyli? Może jesteś kimś z rodziny właścicieli tego pięknego kompleksu i przychodzisz tutaj, bo to twoje miejsce, bo jesteś z nim związany. Możesz odpowiedzieć? Czy mogę ci jakoś pomóc? Mogę coś dla ciebie zrobić? Powiedz, możesz wydać jakiś hałas, żebym cię usłyszał? Proszę, postaraj się dla mnie. O, skok był. Bardzo dziękuję. Zobacz, nam się tylko tak fajnie rozmawia. O, znowu skok. Czy chciałbyś stąd odejść? Czy jesteś jakoś związany z rodziną właścicieli tego pięknego niegdyś kompleksu? Jeżeli tak, proszę zbliż się do któregoś z urządzeń. Pozwalam ci użyć energii moich urządzeń. Ale tylko do kontaktu. Chciałbym, żebyś wykorzystał tą energię na pokazanie mi, że tutaj jesteś. Czy jesteś w stanie uruchomić któreś z tych urządzeń obok tej zielonej lampki? Na przykład tą kuleczkę. Spróbuj jej dotknąć. Albo tego urządzenia z antenką.
dusze i byty tego folwarku, proszę podejdźcie i skontaktujcie się ze mną. Ja? Witam ciebie. Przemierzasz korytarze tego niezwykle pięknego kiedyś folwarku, młyna? Czy ktokolwiek mnie słyszy? Czy jest tutaj ktoś, kto chciałby nawiązać ze mną kontakt? Ja mam na imię Łukasz, przychodzę w pokoju, chciałbym tylko nawiązać kontakt. Tak jakby sama końcówka Łukasz, samo już aż. Tak, moje imię to Łukasz. Możecie podać swoje? Wiem, że krążycie wokół tego miejsca, obserwujecie mnie. Proszę, podejdźcie i skontaktujcie się. Proszę. Powiedz mi, jesteś związany z tym miejscem? Czy byłeś pracownikiem tego folwarku, młyna? Totalna cisza. Dobrze. Spróbujmy zatem użyć klasycznego Ghost Tube'a. Zobacz, mam tutaj urządzenie, dzięki któremu możesz wybrać słowa i dzięki nim... Czy to słyszysz? Czy to słyszę? Słyszę wiele odgłosów. Chciałbym jeden taki konkretny od ciebie usłyszeć. Taki, żeby być pewnym, że to jesteś właśnie ty. Powiedz mi, jesteś związany z tymi ruinami tego pałacu? Nie pałacu, tylko folwarku, młyna. Mieszkałeś tutaj, pracowałeś? A może zginąłeś w tym miejscu? Proszę, odpowiedz. Co masz na myśli? Mam na myśli to, że chciałbym poznać twoją historię, dowiedzieć się, dlaczego wciąż przebywasz w ruinach tego pięknego młyna. Folwarku młyńskiego. Jesteś związany z rodziną, która tutaj kiedyś mieszkała, wybudowała to.
czujnik zbliżeniowy. No śmiało, nie obawiaj się, ani ja, ani moje urządzenia nie zrobią ci krzywdy. One tylko pomogą nam się skontaktować. Jasne. Świetnie. Wiem, że możesz ich nie znać. To są nowe urządzenia. Ale one nie zrobią ci krzywdy, a ja też jestem nastawiony pokojowo. Powiesz mi, co robisz w tym miejscu? Mieszkałeś tutaj? Pracowałeś? To nie jest łatwe. Wiem. Możesz pobrać energię moich urządzeń, które mam ze sobą, aby wpłynąć na urządzenia. Możesz użyć tej energii, ale tylko do kontaktu. Podasz mi swoje imię? Moje znasz. Wiesz, że mam na imię Łukasz. Powiesz mi, jak ty masz na imię? Zatrzymaj nagrywanie. Dlaczego nie chcesz, żebym nagrywał? Dla mnie to forma pamiątki z tego, że odwiedziłem takie miejsce. Skoro korzystanie z tych urządzeń jest dla ciebie trudne, nie odejdzie. Kto nie odejdzie? Jeżeli korzystanie z tych urządzeń jest dla ciebie trudne, to proszę, wydaj jakiś hałas. Mam wrażenie, że on rozmawia z kimś o mnie. I powiedział, nie, on nie odejdzie, on czeka na jakiś dowód. Dobrze myślę? Rozmawiacie między sobą, jest was tu więcej? Ugryzienie. Zostałeś ukąszony? Jest tu pełno szerszeni. Możesz mi powiedzieć cokolwiek o sobie? Co to było? Nieładnie pogrywasz. Było ugryzienie, ja powiedziałem o szerszeniach i właśnie wpadł szerszeń, którego zresztą chyba słyszeliście przed chwilą. Dlaczego przyszedłeś? Badam takie ciekawe miejsca, takie ciekawe tajemnice.
Był szerszeń, nie ma szerszenia. W ten sposób mnie nie wystraszysz. Ani nie wygonisz. Jestem wieczny. To prawda. Ale możesz powiedzieć, czy jesteś związany z tym miejscem? Popatrz, to będzie naprawdę z korzyścią dla nas obu. Chwilę porozmawiasz, ja poznam ciekawą historię tego pięknego miejsca i sobie pójdę, a ty będziesz miał spokój. Nikt cię nie będzie już tutaj męczył, zakłócał ci. Tanie sztuczki stosujesz. Obrażaniem też mnie stąd nie wyrzucisz. Ogień. No. Jest ogień. Ale coś tutaj wpływa na to urządzenie. Czy jest was tutaj więcej? Dobrze. Nie chcesz mojego kontaktu, nie chcesz rozmawiać. Uszanuję to. Pomimo, iż ty byłeś niemiły. Dziękuję ci za to. Chodź do środka. Jestem w środku, jestem wewnątrz. A może masz na myśli piwnice, które tutaj są? Powiedz mi, gdzie mam iść, a przyjdę. Dobrze. Nie chcesz rozmawiać? To trudno. Dziękuję ci za kontakt. Jak sami słyszeliście, energia, która bytuje tutaj w murach tego folwarku młyńskiego, jest bardzo nieprzychylnie nastawiona. Trudno. Nikogo na siłę nie zmusimy. Ale spróbujemy jeszcze kolejnego kontaktu. Przed nami jeszcze sesja EVP. I jeszcze jedna sesja z urządzeniami. Może tam akurat ten byt, ta energia okaże się bardziej kontaktowa. Jesteśmy już na tyłach tego niesamowitego kompleksu. Byty i dusze tego miejsca, które przemierzacie tutaj non stop ścieżki tego pięknego niegdyś kompleksu młyńskiego. Czy możecie wydać jakiś hałas? Możecie sprawić, że was usłyszę?
Ale pięknie ten księżyc się tam komponuje nad tymi drzewami. Czuję waszą obecność. Wiem, że tutaj jesteście. Z jakiegoś powodu nie chcecie się kontaktować. Ale może chociaż pokażcie, że jesteście i wydajcie jakiś hałas. Dobra, zobaczmy, jak tutaj na tyłach tego kompleksu będzie się spisywała K2. Zmniejszymy trochę światło, żeby nie niepokoić. Jeżeli ktokolwiek mnie słyszy, jeżeli ktokolwiek jest tutaj ze mną teraz wokół tych ruin dawnego kompleksu muńskiego, folwarku Amerykan, proszę podejść i zbliż się do tego urządzenia, które mam w dłoni. Ono nie zrobi ci krzywdy. Ono tylko pokaże nam, że jesteś tutaj ze mną. To jest ciekawe. Północ, a ptaki śpiewają. Zobacz, jestem teraz tutaj zupełnie sam. To urządzenie, które mam ze sobą, nie zrobi ci krzywdy. Ono tylko zapłonie większą ilością lampek, jeżeli się zbliżysz, ale tobie krzywdy nie zrobi. Pokaże tylko mnie, że jesteś tutaj. Jeżeli mnie słyszysz, a wiem, że tak jest, proszę i zbliż się do tego urządzenia. Możesz pobrać energię z moich urządzeń, ale tylko do kontaktu. Jeżeli obawiasz się tych urządzeń, masz tutaj pełno wokół drzew, gałęzi, ruin. Spróbuj wygenerować jakiś hałas, żeby mi pokazać, że jesteś tu ze mną. Potwierdzić mi to, co przypuszczam. Spróbujesz? O, tam chyba u mrocznych podróżników coś się dzieje, ale u mnie na razie cisza. Dobrze, wyłączmy na razie tą K2. Widzimy, że póki co to nie ma aktywności. Odpalmy sobie właśnie lampę lepszą. Więc jak? Dasz jakiś znak? Spróbujemy jeszcze zrobić sesję EVP z dyktafonem. Może ona przyniesie jakieś rezultaty. Najgorsze jest to, że ja czuję. Ja
Jakieś zwierzątko chyba sobie przybiegło. Spróbujmy zobaczyć, co to za hałas. Halo? Nie bój się, sarenko, dziczku. Ja nie zrobię ci krzywdy. Ale ma fajne warunki. I miejsce do biegania sobie tutaj. Przed nami już kompleks młyński. Wracamy. Jak będzie? Wydasz hałas jakiś? Tak jak mówiłem, za chwilkę zrobimy sobie jeszcze sesję z dyktafonem. Może ona przyniesie rezultat. A potem być może jeszcze jakąś sesję z urządzeniami, rempodem, piłeczką. Wiecie, trzeba czasami takie miejsce rozbudzić. Trzeba próbować, nie poddawać się, nie zrażać, pomimo że nie ma na razie efektów. I tak, kochani, teraz do tego pierwszego budynku sobie podejdę tutaj w drzwiach. No, w drzwiach, w bramie wejściowej zrobię sobie sesję EVP z dyktafonem. Jestem bardzo ciekawy, jakie efekty ona przyniesie. Także działajmy. Sesja EVP Folwark American. Przechadzając się tutaj wokół tych budynków, cały czas mam wrażenie, że mnie obserwujesz. Cały czas mam wrażenie, że jesteś tuż obok. Mam w dłoni takie srebrne urządzenie, dzięki któremu możemy się skontaktować. Możesz podejść i powiedzieć do niego cokolwiek. Możesz zrobić to teraz, jestem zupełnie sam. Proszę, powiedz mi, czy jesteś związany jakoś z tym miejscem? Czy jesteś mężczyzną albo kobietą? Czy zmarłeś tutaj, w tym miejscu? I co nadal robisz w ruinach tego pięknego miejsca? To jest teraz czas dla ciebie. Ja już milczę, a ty postaraj się powiedzieć cokolwiek do tego urządzenia. Czy możesz wydać jakiś hałas, tak żebym cię usłyszał? Możesz użyć energii moich urządzeń, ale tylko i wyłącznie do kontaktu. Proszę, użyj energii tych urządzeń, żeby cokolwiek powiedzieć do tego urządzenia.
Jeżeli odpowiedziałeś, odpowiedziałaś do tego urządzenia, bardzo Ci dziękuję. Koniec sesji. Popatrz, jak ono pięknie na zielono. Jesteśmy teraz z Sewerynem. Mamy K2 i próbujemy jeszcze sprowokować byt do interakcji. Ty, no? Patrz. No. Widziałeś te skoki? Widziałem. I to na obu K2 były, nie? Widzieliśmy, że przeszedłeś koło nas. Proszę, zrób to jeszcze raz. Nie musisz się obawiać tych urządzeń, o tym już chyba dobrze wiesz. Coś mrygnęło chyba. Nas też nie musisz się obawiać. Proszę, podejdź. A to był taki mały, no, szczątkowy taki, ale wiesz co, tak jakby przeszedł koło nas, bo te skoki się pojawiły najpierw chyba u mnie, a potem zaraz był u ciebie, nie? Spróbujesz jeszcze raz? Możesz to powtórzyć? Bardzo cię o to prosimy. Co za uparty, no. Spróbuj jeszcze raz. Przecież przeszedłeś i to ci nie zrobiło krzywdy. Podejdziesz na taką odległość, żeby to urządzenie zadziałało. Popatrz, to tylko zapali dodatkową zieloną lampkę, albo pomarańczową, albo czerwoną. Nic poza tym. Ale potężne skoki, patrz, Seweryn. Do czerwonego prawie. Ale dziwne, że tylko na jednej. Koło ciebie się przechadza. No lepiej, żeby koło mnie sobie nie chodził. Ja lubię współpracować. Lubię byty, które współpracują. Proszę cię, jeżeli jesteś tutaj jeszcze z nami, podejdź do tego urządzenia, które trzymam w dłoni. Tego z zieloną lampką. Popatrz, masz dwa nawet. Patrz, patrz, u ciebie był ten. Teraz skok. Chodzisz teraz do mnie? No, znowu u ciebie. Spróbuj jeszcze raz. Ja mam na imię Łukasz, ze mną jest Seweryn. A to tak widzisz, chwilę, jakiś impuls i... To jakby przechodził tylko, wiesz, krążył koło nas. Nie ma takiego ciągłego tego impulsu, nie? Nie ma, jak zadajesz pytania, to już... No więc... Się nie... Zrobimy tak, ja zadam teraz pytanie, a jeżeli odpowiedź jest twierdząca, czyli na tak, to proszę zbliż się do któregoś z tych urządzeń, albo u mnie, albo u Seweryna. Czy jesteś związany z tym miejscem i tutaj umarłeś? Czy byłeś pracownikiem tego folwarku? Czy jesteś tutaj z nami? Czy to ty nas obserwujesz? Czy to ciebie cały czas słyszymy i czy to twoją obecność cały czas czujemy?
przez całkowicie, co? Totalnie tak. Nic. Czyli nie jego. Zadajesz pytania, to kurde się nic w ogóle. Czy możesz użyć... Patrz do czerwonego, jaki był skok. O. Znowu. Ale to tak wyglądało, jakby tak, wiesz, ziu, przemknął, chowasz, nie? Się przed nami? Przemykasz tylko tak tutaj koło nas? A może bawisz się z nami po prostu? Pokazałeś już na tych urządzeniach, które trzymamy z Sewerynem, że świetnie potrafisz na to urządzenie wpływać. Chciałbym, żebyś wpłynął na urządzenia, które są na tej ławeczce. Ta kuleczka i ten rempodzik, czyli to urządzenie czarne z antenką. Co, możesz to dla nas zrobić? Bardzo cię o to prosimy. Staraj się chociaż raz. Pamiętaj, że możesz skorzystać z energii naszych urządzeń, ale tylko i wyłącznie do kontaktu. Pobierz energię z tych urządzeń i uruchom któreś z nich. Jeżeli uruchomisz, obiecuję, że pójdziemy stąd i damy ci święty spokój. Tak jest, odejdziemy stąd. Także proszę, postaraj się. Jak nie, to zostaniemy na dłużej. Cały czas coś słychać, że chodzi, a widzisz, podejść nie chce. Tą piłeczkę trzeba dotknąć, nie wystarczy się do niej zbliżyć. Dobrze. Dziękuję ci za kontakt. Zostań gdzie jesteś. Nie wolno ci za nami podążyć. I to wszystko z tego pięknego folwarku. Miejsce, które zaskoczyło nas. Troszkę nie tak, jakbyśmy chcieli. Ewidentnie wyczuwamy tutaj energię, ewidentnie wyczuwalna jest obecność, słyszymy wokół głosy, ale tak jak widzieliście, mam wrażenie, że ta energia się z nami bawiła. Ona na nasze prośby nie chciała się manifestować, ale bardzo często koło nas przemykała, zwłaszcza było to widać na sesji z K2-kami, z Sewerynem. Razem ze mną na tej fascynującej wyprawie była grupa Mroczni Podróżnicy, Seweryn i Agnieszka. Wpadnijcie oczywiście na ich kanał, ich perspektywę. Dzięki za obejrzenie, za każdą reakcję. Trzymajcie się ciepło. My widzimy się w kolejnym rozdziale Mrocznych Legend i Historii już niebawem. Dobranoc. Dobranoc.